Witajcie w kolejnym odcinku z Instytutu imienia Kazimierza Kamoto Wita się z wami profesor Bitcoin. Dzisiaj zajmiemy się tematem migracji kryptowaluty Golem na ERC20, a więc zaczynamy. Wielu z was pyta nas o to, co będzie z golemem. Golem ogłosił migrację na standard RC20, ale jak to, co trzeba będzie zrobić? Więc postanowiliśmy się przyjrzeć temu tematowi i zobaczyć co tam w golemie piszczy, abyście mieli najświeższe informacje i byście się nie zastanawiali co z tym tematem zrobić. Przejdźmy sobie na początku oczywiście na oficjalnym, na oficjalnym Telegramie Telegramie Golema pojawiła się oczywiście informacja, iż Golem, to jest nasza polska kryptowaluta, migruje do standardu ERC-20. Co ciekawe, Golem był na sieci Ethereum, więc o co w tym wszystkim chodzi? Zobaczcie, ogłoszono, pojawiło się to nawet już dawno temu, 22 października, że Golem będzie migrował. Rozpoczyna się migracja 19, czyli za dwa dni od momentu, kiedy nagrywamy. 19 listopada o godzinie 4 po południu czasu centroeuropejskiego będzie migrował, rozpoczyna się migracja ze starego no, golema na nowy golem jest to migracja do standardu ERC20 i co ciekawe jest to w, wymagane aby oczywiście funkcjonował nowy golem stary token GNT nie będzie wspierany e, już później w nowej platformie więc będzie należy dokonać swapa Oczywiście stara platforma, ten Clay Golem, czyli Golem gliniany, będzie wspierany aż do momentu, kiedy uruchomi się mainnet nowej platformy, a później już nie będzie kontynuowany na platformach Golem. No i generalnie, słuchajcie, chodzi tu o to, aby ulepszyć infrastrukturę. Migracja, interfejs, zobaczcie, interfejs użytkownika migracji będzie dostępny w momencie uruchomienia. Golem Factory zapewni także skrypt w tym samym poście do blogu, aby oczywiście jak zrobić, migrować. To są jedyne sposoby, aby dokonać migracji. I zobaczcie, tu jest bardzo ważne napisane. Please stay away from any party platform or users suggesting otherwise. Czyli jedyna oficjalna będzie migracja, będzie migracja poprzez właśnie tutaj stronę, informacje o Golemie. Co ciekawe, ticker zostanie podany do publicznej, bo nie będzie to pewnie GNT, tylko być może jakiś inny, do publicznej wiadomości tutaj na tym oficjalnym blogu. Oczywiście tutaj są podane także oficjalne informacje, ale jednocześnie, ponieważ jest bardzo dużo zapytań, golem wypuścił także najczęściej zadawane pytania: kilka pytań, kompilacje pytań o migracji GNT na standard ERC20. Będzie tutaj dodawane oczywiście, jakie są korzyści migracji Golema na ERC-20. Będziemy mogli działać oczywiście na warstwie drugiej rozliczeń, nowej warstwie nowego Golema. I co ciekawe, dzięki migracji na ERC-20 użytkownicy będą mogli bawić się na Dexach, a także na DeFi z tym nowym tokenem. No i teraz to jest najciekawsze pytanie, czy aktualny Golem nie jest już przypadkiem ERC-20? Dlaczego? To jest ciekawa, zobaczcie, że. W momencie, kiedy token był tworzony, nie było jeszcze standardu ERC20, tak nie było to gotowe adopcji. Golem jest tak właśnie stary. Eee, I oczywiście tutaj stworzony własny typ tokena, teraz muszą do, do, do tego dokonać migracji. Kolejna, dlaczego nie podajecie że, nazwy Tickera, aby uniknąć skamów, to jest ważne stwierdzenie. Jeżeli zobaczysz, że nowa nazwa Tickera jest gdziekolwiek wspomniana przed 19 godziną czwartą, jest to scam i zgłoście to na kontakt małpagolem.network. Jak długo, jak długo będziecie mogli migrować? Zobaczcie, że migracja, proces migracji nie zakończy się. Smart kontraktów nie można zatrzymać. Bardzo ważna informacja: czyli generalnie, jeżeli przegapicie to, zawsze będziecie mogli zmigrować. Czy będzie to swap 1 do 1? Oczywiście, jak najbardziej. Będzie takie samo maximum top line między ten e, miliard tokenów. Czy będzie snapshot? Nie, nie będzie sna, snapshotu. Czy migracja jest nieodwracalna? Oczywiście jest nieodwracalna. W momencie, kiedy już przemigrujecie, nie będziecie mogli wrócić, to jest oczywiste. Czy będą nowe funkcje? E, czy będzie nowa funkcja z aktualną aplikacją golemową klej? Nie, nie będzie nowych funkcji. Co to jest e, GNTB? I czy muszę to migrować? GNTB to jest oczywiście stara aplikacja. To są różne bacze. Jeżeli masz jedynie GNT, nie musisz nic nie robić w związku z tym, tak? Będzie interfejs migracji. Czy będę otrzymywał jakąkolwiek karę, jeżeli szybko nie zmigruję? I czy jest jakiś pośpiech? Nie, nie będzie żadnej kary. Kiedy będą dostępne moje tokeny na mainnecie? Nowy golem jest uruchamiany na mainnecie, oczywiście aktywacja będzie mm, tradowalna od momentu uruchomienia migracji. E, Oto jest ważne stwar, e, stwierdzenie, moje golemy są przechowywane na scentralizowanej giełdzie, co powinienem zrobić, e, kiedy będzie token dostępny na giełdach? Najprawdopodobniej nie potrzebujesz e, niczego zrobić i to jest bardzo ważne stwierdzenie. Get in touch, in touch with your exchange, czyli skontaktuj się z giełdą i zapytaj, czy oni będą wspierali. Jeżeli się nie odezwą, to lepiej samemu dokonać migracji. I zobaczcie, pierwsze giełdy, które publicznie ogłosiły wsparcie, to są Huobi i Polonex. Czy będę potrzebował ten sam adres Ethereum, gdzie są moje golemy, aby migrować? Tak. Ty decydujesz, gdzie migrujesz swoje tokeny, czyli generalnie możecie mieć swój portfel ETH, ponieważ to będzie RZ20, to teoretycznie pod Metamask będziecie mogli, ten, mogli zmigrować. Czy są jakieś ryzyka związane migracji, jeśli chodzi o perspektywę użytkownika? Jeżeli masz oczywiście, jeżeli masz zło, zły, złą stronę do aplikacji e, i jak z każdym e, tokenem, kontraktem na Ethereum nie ma oczywiście zerowego ryzyka, musisz po prostu dopilnować wszystkiego i zobaczcie, że Zostałem ko dostałem kontakt, napisał do mnie Golem. Team otrzymałem maile informacją, które nie pasują do tego, co napisaliście. Co powinienem zrobić? Oczywiście, zgłoś tutaj, odezwij się w naszym czacie, i tak dalej. To jest taka informacja. I właściwie chyba wszystko powinno to wyjaśniać. Będzie migracja. Jeżeli będziecie mieli na giełdę, giełda wspiera, nic nie musicie robić, zostaniecie zamienieni. Jeżeli jesteście na giełdzie, na której nie wiadomo, czy będzie migracja, może trzeba przenieść. Będzie też interfejs do migracji samodzielnej. Jak tylko to się pojawi, to oczywiście będą informacje. A tu jest oficjalny Twitter Golema i tutaj też te wszystkie informacje. Dobrze jest mieć zaznaczyć, nawet ja sobie zaznaczę dzwoneczek, żeby były informacje. Patrzcie, to jest Golem Project. Nie robimy żadnych airdropów. To jest oczywiście stara. Jest bardzo stara strona, 146 tysięcy obserwujących z października 2015 roku. No i oczywiście tutaj informacje oni też podają, Huob już potwierdziło, i tak dalej, tak dalej. Co będzie się działo? Trudno powiedzieć. Zobaczmy jeszcze sobie na koim papryce na Golema. Golem oczywiście jest na miejscu 97, czyli jeszcze w pierwszej setce, w ciągu miesiąca urósł do dolara, oczywiście do Bitcoina w ciągu roku 100% urósł. To jest cena w BTC. Cena w dolarach. Tak to wygląda. Jeśli chodzi o giełdy, bardzo dużo giełd wspiera, wspiera Golema. 39 giełd wspiera Golema. Oczywiście największe OKX aby OKEX nie działa, to pamiętajcie o tym. Cóż jeszcze można powiedzieć? Tak jak mówiłem, miliard tokenów. Obecna cena jednego tokena to jest 10 centów, jeśli chodzi o Golema. No i tyle zasadniczo, słuchajcie. Jeśli chodzi o Golema, pytaliście, więc odpowiadamy. Jeżeli macie jeszcze jakieś pytania, to oczywiście piszcie komentarze pod filmem. Jeżeli podoba Wam się nasza praca w instytucie, to dajcie łapkę w górę. A z Instytutu Zimienza Kamienia Zimierza Nakamoto żegna się z Wami profesor Bitcoin. Trzymajcie się i do następnego razu, a w międzyczasie wysyłajcie informacje, jakie kolejne projekty mamy przebadać. Na razie.